Cześć, dziś zaproszę Was na recenzję racji żywnościowej SRG21DOS. Jest to całodniowa racja żywnościowa Wojska Polskiego. Zapraszam do oglądania. Mamy tutaj indywidualną rację żywnościową SRG21DOS. Niestety kurier postanowił przykleić mi fajnie tutaj w tym miejscu etykietkę, więc no nie przeczytamy, nie będziemy tego odklejać, bo pewnie razem z tym odklei się etykietę od racji żywnościowej, więc przechodźmy dalej, co tutaj mamy w środku. Zestaw do podgrzewania posiłków. Czekolada 60%. Pieczywo chrupkie typu lekkie, żytnie. Mieszanka owoców liofilizowanych. Znamy to już. Koncentrat napoju herbacianego instant o smaku cytrynowym. Koncentrat napoju izotonicznego. Ponownie koncentrat napoju izotonicznego. Kubeczki, 4 sztuki. Widzę, że w środku jest zestaw. Ten, który jest zawsze w racjach żywnościowych, typu kofik, sól, pieprz. Na pewno jest w środku jeszcze chusteczki nawilżone, papier toaletowy, cukierek z witaminą C. Czyli to, co jest w standardzie w polskich racjach żywnościowych. Łyżka, widelec, łyżeczka. Mamy tego 3 sztuki. Tutaj mamy pasztet wieprzowy. Koncentrat napoju herbacianego instant. Baton z galaretką. Miód. Konserwa lisiecka. Ponownie koncentrat napoju herbacianego. Baton owocowo-zbożowy o smaku żurawinowym. Ponownie pieczywo chrupkie. Gulasz węgierski. Karkówka z sosie z warzywami. Suchary specjalne. Ponownie suchary. Dżem jagodowy. Czekolada do picia. O smaku wiśniowym. Tak jest napisane. I tu sposób przygotowania posiłków. I cała rozpiska.
Sama racja. Waży dokładnie 1950 gram. Także dość sporo, jeśli chodzi o jedzenie na cały dzień. No więc zaczynajmy od podgrzewania głównych posiłków. Mamy tu taką blaszkę. Trzeba ją troszeczkę wygiąć. Myślę, że to ma być bardziej pionowo. A to służyć jako podpórka. Coś takiego ma nam wyjść. Wkładamy jedną tabletkę z paliwem stałym. Układamy na środku. Ogień rozpalony, więc myślę, że możemy. Teraz poczekajmy, aż się zagotuje i będziemy próbować. Parkówka nam się podgrzała, więc myślę, że możemy próbować. Mamy tu taki uchwycik. Zobaczymy, czy działa. Nawet spoko. Coś takiego. Prosta klamra. Danie jest ciepłe, nie jest gorące. Mamy dużo marchewki. Kapusty bodajże. Gotowana karkówka wieprzowa, woda, fasola biała. Kapusta kiszona. Marchew. I fasola czerwona. Smakujemy. Jest dużo marchewki. Nawet dobre. Smakuje trochę jak kapuśniak. Spróbujemy mięsa. Jest go niewiele. Dwa kawałki na razie widzę. No, pod spodem jest więcej troszeczkę. Tak, mamy mięso. Mięso przyjemne, bardzo miękkie. Zauważyłem, że w tych racjach jest mięso bardzo, bardzo takie długo gotowane. Mięsa jest więcej niż myślałem. Całość wygląda mniej więcej tak, że jest dość sporo marchwi. Jest też więcej mięsa niż myślałem. Jest też kapusta, bardzo, bardzo mocno posiekana. Dwa rodzaje fasoli, jest fasola biała i jest fasola czerwona. Gulasz węgierski w składzie. Mięso wołowe, woda, papryka czerwona, koncentrat pomidorowy, marchew, cebula suszona, przyprawy i tak dalej. Wygląda dosyć ładnie. Zobaczymy. Pachnie paprykarz troszeczkę. Zobaczymy po przygotowaniu. Gulasz myślę, że się zagotował, ponieważ już wrze. Wygląda to mniej więcej tak. Tak jak przedtem, posiłek jest ciepły, nie gorący. Myślę, że można by to grzać dowolnie długo,
aż do jego zagotowania. Wtedy by było bardzo gorące, ale nam nie o to chodzi. Ma być ciepłe, przyjemne w smaku. Gulasz. Już widzę, że jest bardzo dużo mięsa. Bardzo dużo papryki, bardzo dużo pomidorów, przecieru pomidorowego. Mięso, tak jak mówiłem wcześniej, we wszystkich tych racjach jest po prostu idealnie przygotowane. Bardzo czuć paprykę, której jest tutaj naprawdę dużo. Na pierwszy rzut oka można by się spodziewać, że skóra od tej papryki będzie twarda, taka, która zostaje w ustach, ale jest tak idealnie zrobione, że jest bardzo miękka. W racji tej jest prawie same mięso, papryka i przecier pomidorowy. Spójrzmy na to. Jeżeli można by było to kupić w sklepie, a rzadko to mówię, to kupowałbym bardzo często. Nie jest to danie takie, które jest typowe w jakichś słoikach czy puszkach. Jest to bardzo dobry obiad. W skali od 1 do 5 zdecydowanie 6. Przy okazji zjemy sobie do tego pieczywo-chrupkę, lekkie, żytnie. Tak po prostu, żeby przegryźć. Normalne, dobre pieczywo, takie, które możemy kupić w sklepie z danej firmy na W. Więc jest dobre, chrupkie. Tak więc podsumowując, gulasz węgierski jest to jedno z lepszych dań wojskowych, które przyszło mi jeść. Polecam z całego serca, ponieważ wszystko tutaj się zgadzało. Bardzo, bardzo dużo ilość mięsa. Idealnie wszystko ugotowane, miękkie, rozpływające się w ustach. Z całego serca polecam ten gulasz. Pora na pasztet wieprzowy. W składzie konserwa wieprzowa sterylizowana, składniki: mięso wieprzowe, wątroba wieprzowa, skórki wieprzowe, sól spożywcza, cebula suszona, przyprawy. Pasztet, jaki jest, każdy widzi, raczej taka pasztetowa, bym powiedział. Będziemy jeść łyżeczką, weźmiemy sobie kawałek tego pieczywa. Co mogę o tym powiedzieć? Bardzo puszyste, dokładnie zmiksowane, dobre, trochę mało soli, ale to oczywiście tak jak zawsze możemy sobie dodać. Polecam. Następnie będziemy próbować konserwę lisiecką. Wygląda ona mniej więcej tak. Zobaczmy, co kryje się w środku. To, co lubimy najbardziej, mięsko w puszce. Mamy nasze mięsko w puszce, pilonka wieprzowa sterylizowana, składniki mięso wieprzowe,
i tak dalej. 84% mięsa. Tak, mamy czosnek, pieprz biały, sól spożywczą, cukier i chemię. Bardzo twarda, bardzo ubita, praktycznie samo mięso. To bardzo ładnie wygląda. Nie ma tu praktycznie tłuszczu żadnego. Schude mięso, które bardzo przyjemnie się je. Ten czosnek wyciąga wszystko, co najlepsze z tego mięsa. Racja ta całodzienna zaskakuje mnie, ponieważ już jest to któraś rzecz z kolei, która jest naprawdę bardzo dobra. Widzę, że czekoladę do picia trzeba zalać gorącą, nie wrzącą wodą, 150 ml. No niestety na tym małym palniczku taki garnek, bo w racji nie ma niczego, w czym byśmy mogli podgrzać sobie tą wodę, więc muszę użyć mojego garnka i użyję mojej kuchenki turystycznej, ponieważ na tych tabletkach większą ilość wody będzie się gotowała dość długo. Mamy tam jeszcze tutaj kawę rozpuszczalną, którą też chcę zrobić, więc będzie nam potrzebna większa ilość wody. Mamy 4 kubeczki. Wykorzystamy wszystkie. Chyba tutaj, co mamy? Czekolada do picia. O smaku wiśniowym. Pachnie jak takie brownie. Postawimy sobie to w ten sposób, żebyśmy wiedzieli, pamiętali, co pijemy. Kawa rozpuszczalna. Rozpuszczalna. Podobnie gorącą, lecz nie wrzącą wodą. I tutaj mamy koncentrat napoju herbacianego, czyli herbata. Te koncentraty, ja mówiłem za dzieciaka na to, herbata granulowana po prostu. Wygląda to tak. Pod to nie kładę, będę pamiętał. Czekając, aż woda się zagotuje, przejdźmy do rzeczy takich stałych. Jak ktoś oglądał wcześniejsze filmy, to już wie, to już zna. Ci, co nie oglądali, guma do rzucia sztuk 3. 2 razy pofik. Sól z pieprzem po 2 sztuki i 3 cukierki z witaminą C. Wracając. Mieszanka owoców liofilizowanych. Jest to nam równie znane, bardzo smaczne. Myślę, że nie będę tego otwierał. Przydadzą się na trudne czasy. Kto chce wiedzieć, co jest w środku, dość dokładnie opisałem to na moim poprzednim filmie, gdzie serdecznie na niego zapraszam. Podobnie koncentrat napoju izotonicznego 2 sztuki, też na niego zapraszam na poprzedni mój film.
dżem jagodowy, wysoko słodzony. Zobaczmy, co jest w środku. Dżem typu galaretka. Zobaczmy, jak smakuje. Bardzo taki zbity. Naprawdę tak, galaretka. Bardzo dobry. Bardzo mocno słodki. Chyba na opakowaniu tak wysoko słodzony. Woda nam się prawie przygotowała, lecz na opakowaniach wszystkich tych napojów pisze, żeby jej nie zagotowywać. Woda ma być ciepła, a nie ma być to wrzątek. Mogę palić spokojnie do środka, więc myślę, że będzie ok. 150 ml. Będziemy lać na oko. Myślę, że tyle. Tu mamy kawę. Też dolejemy do pół kubka. I naszą herbatę granulowaną. Możemy zaczynać degustację. Wlałem do czekolady zdecydowanie za dużo wody, ponieważ nie czuć prawie czekolady, jest tylko taki posmak czekoladowy, ale bardzo czuć tą wiśnię. Myślę, że taką czekoladę można pić śmiało na rozgrzanie, gdy rano na biwaku będziemy czuć się zmarznięci. Ona mocno nas rozgrzeje i ma taki przyjemny czekoladowo-wiśniowy smak. Spróbujmy teraz nie po kolei, spróbujemy tą herbatę. Smakuje jak te wszystkie herbaty, które można kupić w sklepie, granulowane takie, ale wyczuwalny jest mocno chemiczny smak. Raczej nie jest dobra, bo czuć naprawdę chemią. Gdybym nie pił tej herbaty z kubka Polskich Racji Żywnościowych, myślałbym, że ten kubek jest niedomyty, niewypłukany ze zmywarki, że jakaś tabletka lub piana się na nim osiadła i wyschło. No, nie jest to dobre. Przejdźmy do kawy, po której nie spodziewam się zbyt wiele, ponieważ raz, jest to kawa rozpuszczalna, dwa, pachnie jak kawa zbożowa. Jest mocniejsza niż myślałem, ponieważ tego proszku nie było zbyt wiele. Całkiem przyjemna. Raczej kawa, która nie jest jakąś kawą firmową. Raczej jest to kawa taka z dolnej półki. Raczej bym nie kupował. Co mamy następne? Frutica jelly. Owocowa natura. Baton z galaretką malinową, zbożowy w polewie kakaowej. Otwórzmy sobie to. Wygląda jak baton.
Bo jak ma wygląd? Bardzo zbity. Jakieś orzeszki. Chyba, że się mylę. Ogólnie czytając to, sama chemia plus galaretka malinowa 30%. Pora na następny wafel, baton owocowy zbożowy smaku surabinowym. Tak jak już mówiłem na poprzednim filmiku, dużo ludzi myśli, że to białe jest papierek, próbuje to ściągnąć. Nic bardziej mylnego, jest to wafel, który konsystencją przypomina opłatek. Jest raczej bez smaku, myślę, że po prostu trzyma tą całą konsystencję razem wszystko do kupy. Twardy, wyczuwalna żyrowina oraz zboża. Jak zwykle, bardzo słodki. Choco Yoko. W porządku. Wysoka 60% czekolady. Bardzo dużo żelaza, bardzo dużo magnezu. Tak tutaj przynajmniej piszą. Tak wygląda. Czekolada gorzka. Co tu dużo mówić. Bardzo porządna, wysokojakościowa czekolada gorzka. Mamy miód nektarowy wielokwiatowy. Można go kupić w sklepach bez problemu, w każdym większym, lepszym sklepie spożywczym. Zobaczmy. Zjemy go z sucharami specjalnymi, które są chyba pancerne. Nadal nie wiem, a może ktoś wie, niech napisze w komentarzu, dlaczego te suchary są takie twarde. Żeby to ugryźć, to naprawdę trzeba mieć dużo siły w szczęce. Są z kminkiem. Są bardzo twarde. Można się trochę nimi zapchać. Coś bardziej takiego na przekąskę do kieszeni, kiedy się idzie ileś tam kilometrów i poczujesz jakiś tam lekki głód, ale nie można się rozstawić, bo na przykład nie ma czasu. Wtedy można przepraszam, wtedy można wziąć sobie takiego suchara i go na spokojnie zjeść. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi kminek, raczej sobie tego miodu nie spróbujemy. Jest on zbrylony cały. No ale coś tam udało się nam wyskrobać. Może dlatego te suchary są takie twarde, żeby można było miód nimi skrobać. Tak więc, podsumowując tą całodzienną rację żywnościową, jest ona ciężka, bo waży prawie 2 kg, 1950 gram. Jest kilka takich rozwiązań, które mi się nie podobało. Na przykład ten podgrzewacz na stałe paliwo. Nie rozumiem, dlaczego nie było zastosowane tutaj bezpłomieniowy podgrzewacz, ten w woreczku na wodę, bo moim zdaniem jest to idealne. Mogli dać spokojnie dwa woreczki i byłoby dobrze. Podsumowując, tak też dania główne bardzo dobre. Nie lubię surowego mięsa, ale tutaj ta kurkówka była naprawdę dobra. Gulasz węgierski no był przepyszny, no polecam wszystkim. No
Jedzcie ludzie to, bo jest dobre. Czekolada, taka sobie na zimne poranki byłaby dobra. Kawa, jak to kawa rozpuszczalna. No i niestety porażką była ta herbata, ten granulat herbaciany. No tragedia po prostu. Bardzo ostro czuć chemią w nim i no nie spodziewałem się, że może inaczej pamiętam to z dzieciństwa, ale tamte herbaty były zdecydowanie lepsze. Batony zbożowe, bardzo dobre, bardzo polecam. Pieczywo chrupkę. Pieczywo chrupkę, takie jak kupne. Zdecydowanie można je jeść sobie, tylko dużo zostało, bo nie za bardzo można by było do czego to zjeść. Myślę, że może z pasztetem. Miód, nie wiem czy taki miał być, czy po prostu taki trafiłem zbrylony, dżem dobry. Ogólnie racja na plus. Myślę, że nie brałbym jej na... Jeżeli szedłbym na 3 dni, potrzebowałbym 3 takie racje. To jest prawie 6 kilo. Nie wiem, czy opłaca się to nosić. Chyba, że byłby to stały obóz, gdzie idziemy ileś tam kilometrów, osiadamy się i spędzamy tam 3 dni, to wtedy tak, ale myślę, że są też wtedy inne, lepsze rozwiązania. Typu jakieś mięsko po prostu i kiełbaska. Nie potrzeba tachać tego, bo jest tu za dużo takiego dodatkowego sprzętu, typu 3 zestawy sztućców i 4 kubeczki. Myślę, że jeżeli ktoś już wybiera się na wyprawy, to już kubeczek i sztućce jakieś swoje tam ma wielokrotnego użytku i są to zupełnie niepotrzebne. Racja, jak to racja żywnościowa generuje bardzo, bardzo dużo śmieci. No ale coś za coś. Jeżeli film Wam się podobał i chcecie więcej takich racji, zostawcie suba i zapraszam do ponownego oglądania. Na razie.